dzisiaj chciałem porozmawiać oczywiście o wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, gdzie oni to nazywają Brexitem, co oznacza więcej lub stosownie British Exit. Drodzy Państwo, tutaj akurat to wszystko związane jest z tym, że Wielka Brytania po prostu na tyle już ma tego, nie chce dokładać do druku, ma już swoją silną gospodarkę, swoje silne przemysły i na tym, drodzy Państwo, się skupmy, dlatego że Polska po wejściu do Unii Europejskiej zyskała naprawdę bardzo wiele różnych i lukratywnych również oczywiście propozycji i też dużo się buduje od tego czasu, wiele więcej, gdzie tutaj te miasta naprawdę się rozrastają. Oczywiście inicjatyw jest wiele, ale Unia Europejska ma bardzo wielkie, drodzy Państwo, tutaj osiągnięcia na tle właśnie tych dziedzin, które są dostrzegane przede wszystkim właśnie w społeczeństwie, tych nauk społecznych, drodzy Państwo. I tutaj akurat to stanowisko Wielkiej Brytanii jest bardzo takie medialne, ale też nie tylko oczywiście, ale Wielka Brytania jest instytutem takim europejskim, instytutem ekonomicznym i nie tylko, otwartym. Zatem tutaj stanowisko Wielkiej Brytanii jest trochę takie, drodzy Państwo, że tak powiem, rozdmuchane. Ale jak będzie, no to się, drodzy Państwo, jeszcze po prostu wszystko to wyjaśni na tle właśnie przede wszystkim tych dodruków pieniędzy. Brytyjczycy oczywiście jeżdżą co jakiś czas też na wakacje za granicę, więc tutaj akurat Unia Europejska spełnia swoje zadanie, drodzy Państwo. Ale ta niejednoznaczność i wielkość konsumpcyjna jest, proszę Państwa, tą już nie podstawą albo bazą na przykład, albo nie podstawą na przykład, ale dominantą na przykład. Na tle Unii Europejskiej ta wielkość konsumpcyjna i ta też niejednoznaczność i ta rozwiązłość taka konsumpcyjna, że tak powiem, jest tak zwaną dominantą, drodzy Państwo. No, czy tak się prowadzi politykę? To już jest zupełnie inna kwestia właśnie dotycząca właśnie polityki światowej. Aczkolwiek tutaj są zagadnienia związane oczywiście z wartościami polityki międzynarodowej, więc oczywiście ten wachlarz jest trochę węższy, ale drodzy Państwo, no tutaj dobrobyt jest akurat najważniejszy i człowiek też jest ważny, czasami najważniejszy, czasami nawet bardzo ważny, drodzy Państwo. Więc tym się różni Europa od Azji, że w Europie człowiek jest najważniejszy, a w Azji system jest najważniejszy, drodzy Państwo, jest ważniejszy od człowieka, drodzy Państwo. Więc tutaj akurat ten polityczny niuans akurat został zaspokojony na podstawie polityki międzynarodowej, drodzy Państwo. No, tutaj akurat imperialna wielkość Wielkiej Brytanii nie budzi żadnych zastrzeżeń, więc tutaj Ameryka akurat cały czas trzyma rękę, drodzy Państwo, właśnie na tych zagadnieniach. No, to jest akurat wszystko bardzo interesujące, ale powiem szczerze, że tutaj dzięki temu Polska akurat utrzymuje ten possibility high scores, najmożliwsze wysokie punkty na terenie, drodzy Państwo, Europy. No i tutaj też mamy bardzo dobre też układy z Ameryką i oby tak dalej, drodzy Państwo. Ja się cieszę z tego powodu, że akurat tutaj Wielka Brytania jako jedyne państwo jest akurat w takim dylemacie polityki międzynarodowej. To dodaje mi pozytywnych takich uczuć i według mnie, moje zdanie jest takie, że akurat ta rozwiązłość konsumpcyjna i nowości technologiczne, drodzy Państwo, będą przede wszystkim tutaj tak okraszane ładnie, dodawane za pomocą właśnie tych technologii europejskich, drodzy Państwo. Więc co innego tutaj dążyć do Europy, a co innego być w Europie, drodzy Państwo. Dla Polski to jest dobry moment, to jest idealny moment, drodzy Państwo, na to, ażeby zostać takim potentatem, drodzy Państwo, w kwestii technologii, turystyki i innych, między innymi jeszcze bardzo ważnych
właśnie dodatkowych opcji światowych, no i też europejskich, właśnie na tle Europy, drodzy Państwo. No tutaj akurat tło Europy jest ważne, drodzy Państwo. Może nie wszyscy jeszcze zdali sobie, albo nie zdają sobie z tego sprawy, że te tło Europy jest, drodzy Państwo, najważniejsze ze względu na postęp, rozrastanie się i te właśnie funkcje, drodzy Państwo, Europy, no i oczywiście prawdziwą historię Europy też, drodzy Państwo. Tutaj odwołuję się już do wielu źródeł, drodzy Państwo, ale też do teraźniejszości, drodzy Państwo. Dlatego warto o tym czasie teraźniejszym zawsze mówić. Telewizja Przemysłowa, Studio Giełda Poznań. Do widzenia Państwu, do zobaczenia już niedługo, drodzy Państwo.